Dziecko, czy to jest udręka i szkoda, czy raczej dar od Boga? Czy to jest udręka i szkoda, czy to raczej dar od Boga? Taki jest tytuł dzisiejszego naszego rozważania. Będę chciał powiedzieć o dzieciach, o wychowaniu, o tym w ogóle kwestiach związanych z dziećmi, ale nie tylko. Jak zwykle na początek parę takich garść, takich skojarzeń i takich refleksji z ubiegłego jakby tygodnia. Przecież cały świat przeżywał olbrzymią tragedię i nasi przyjaciele, on właściwie jest z Ukrainy, Witalij się nazywa, jego żona Marta pochodzi z Człuchowa. Dobrze mówię Człuchowa, że mi się zawsze mylą, tam jest Chojnice. Czy Czersk, Czerska, o, z Czerska, tam w tej miejscowości wszystko prawie na C. I mają trójkę dzieci, mieszkają właśnie w Istambule. W Istambule służą i czytałem jego opis ludzi i tych miejsc i tego wydarzenia, jakie miało miejsce tam właśnie w Turcji. Jeżdżą, zawożą im wszystko, co się da, wszystko, co się da. Ale mówi opis tych ludzi, którzy chodzą albo patrzą na zgliszcza i nie wiedzą właściwie, za co się można wziąć, co można zrobić. Nie tylko, że padło całe ich życie w tym sensie, że jakieś rzeczy się zawaliły. Ludzie, poginęły całe rodziny, zostali sami, nie wiedzą, co w ogóle z sobą zrobić. Więc patrzą na zgliszcza i zastanawiają się nad swoim życiem. I to jest jedno z najważniejszych pytań, które można i trzeba sobie nieustannie zadawać. Co Bóg robi teraz? Co Bóg robi dzisiaj? Co Bóg robi w moim życiu? Takie pytanie trzeba sobie zadawać i nawet dzisiaj dokładnie rano, kiedy jeszcze siedzieliśmy przy stole, w niedzielę zawsze tak się śpieszymy z tą społecznością, trzeba się pośpieszyć, bo to trzeba wyjechać, Piotra zawieźć, my tutaj musimy przyjechać, ale czytamy, przeważnie razem się modlimy, każdy się rano modli. I właśnie takie pytanie dzisiaj było w rozważaniu. Co Bóg robi? Co to się dzieje tak naprawdę? My, to co my tutaj mamy, właściwie jakby nic takiego strasznego się nie dzieje. Tak, mamy ciepło w dalszym ciągu w domu, mamy co jeść, mamy za co nawet jeździć samochodami, ho, ho, ho. Przecież to już jest luksus, trzeba powiedzieć. Dzieją się rzeczy i można powiedzieć, jak to Biblia sama mówi, jest słońce i deszcz i wiatr i to wszystko jest w ręku Boga. I te słońce i deszcz padają i na tych dobrych i sprawiedliwych, jak i na tych niedobrych i niesprawiedliwych. I te rzeczy dzieją się dookoła nas nieustannie. I można by się zastanawiać nad tym, co ja mogę zrobić, tak? Co ja mogę zrobić? Bo ciągle coś kształtujemy, ciągle coś budujemy i ci ludzie pewnie wezmą się, zaczną ten gruz wyrzucać, zaczną budować na nowo i tak dalej, na tyle, ile będą mieli siły, środków, możliwości i tak dalej. Różne rzeczy dzieją się przez cały czas na tym świecie, kształtujemy to, co jest dookoła nas, od prostych rzeczy, jak to, że robimy ciągle coś wokół naszego domu, tu sprzątamy, tu poprawiamy, tu meblujemy, malujemy, ciągle coś robimy, ale największym wkładem, największą rzeczą, jaką robimy w naszym życiu, to jest nasz wpływ na innych. I mówię to właśnie w związku z tym dzisiejszym kazaniem, z tym rozważaniem odnośnie dzieci, naszych tak ogólnie dzieci, pojmując to. Jaki ja mam wpływ? Jak ja reprezentuję Boga właśnie w takich momentach, kiedy się nie układa? Kiedy życie wali się? Czy ja wtedy wołam do Boga, czy ja kogo w ogóle wołam, kogo wzywam, do kogo mam pretensje, tak? I czy potrafię w takich momentach też wzywać Boga, wywyższać Go? To, co Bogu jest miłe, to jest właśnie nasza wierność Jemu, nasza lojalność bez względu na wszystko, bez względu na okoliczności. Myślę też o dzieciach, jeszcze jedno takie małe, trochę śmieszniejsze może skojarzenie, ale ktoś miał kiedyś koty małe w domu, małe kotki, ktoś miał? Ktoś miał? Tak? No, nie tak dużo osób. Jedna z takich moich obserwacji, refleksji, mieliśmy tych kotków dosyć dużo i nie pamiętam, które to był miot. Wiecie, jak to jest z kotkami, tych kotków jest tam cała masa. Wpadłem na świetny pomysł, żeby zrobić im zdjęcie. No wiecie, kotki są takie rozkoszne. Próbowaliście kiedyś ułożyć kotki w jednym miejscu i zrobić im zdjęcie? To jest niemożliwe. To było po prostu niemożliwe. Nie dało się.
musiałyby być dwie osoby, jedna musiałaby je trzymać na siłę, albo kilka lepiej, żeby trzymać i puścić ręce i wtedy masz sekundę na to, żeby zrobić zdjęcie. To jest w sekundzie zaczęły się rozłazić wszędzie, na wszystkie strony. Mówię o tym w związku właśnie z dziećmi, bo o nich będziemy mówili. I z dziećmi tak jest. Na dodatek, no, te kotki, wiecie, biją się, włażą, spadają, mówię, w każdą stronę łażą. I to ciężko to ogarnąć. Ale jest taki moment, kiedy przychodzą po prostu do matki, bo potrzebują. I wtedy wszystkie się do niej garną. Bo wszystkie chcą się napić, bo wszystkie chcą się nakarmić. Prawda? Daj Panie Boże, żeby było też w naszym życiu, żebyśmy byli takimi matkami, tak? Takimi ludźmi, którzy mają co dać, do których te kotki, w cudzysłowie już teraz mówię, będą się garnęły. Nawet jeżeli są takie właśnie, no jakie są. No są takie, jakie są. Z czasem one staną się poważniejsze i tak dalej, ale dopóki są takie niesforne, w dalszym ciągu jest coś, co może je pociągać. I to będzie matka, która je nakarmi. Czegoś takiego chciałbym dla siebie i chciałbym dla każdego z nas. Jeżeli mogę coś zmienić w tym życiu, jeżeli mogę wprowadzić coś, co będzie miało sens, nie tylko na chwilę, ale na wieczność, no to właśnie to, żeby przedstawić mojego Boga, mówić o czymś, o kimś, o źródle życia, które jest niegasnące, które jest prawdziwie sycące, które naprawdę daje wzrost i naprawdę daje coś, co człowiek mówi, tak, to jest to, to jest to. Po to właśnie żyję, żeby poznać Boga. Więc dziecko, czy to jest udręka, czy szkoda, czy raczej dar od Boga. Na zdjęciu widać dwoje naszych ostatnich wnucząt Jeremiaszek i Emma. Tych wnuczków mamy więcej, jak wiecie, i to jest dla nas rozkosz i chciałbym nie tylko im jakby ułatwiać życie, ale chciałbym być dla nich też takim wyzwaniem i chciałbym być dla nich taką pomocą, wsparciem, tak jak to było z naszymi dziećmi. Tekst biblijny brzmi, tu mam z listu do Efezjan 6 rozdziału. Tych tekstów oczywiście w Biblii znacznie więcej. Ja mam zawsze pokusę, żeby wszystkie przytoczyć na jednym kazaniu, ale postaram się nie wszystkie, ale ten jest bardzo ważny. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom w Panu. Dlaczego? Bo to rzecz słuszna, to rzecz prawa. Czcij swego ojca i matkę. To pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze wiodło albo dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Takie oto przykazanie czytamy z listu do Efezjan 6 rozdziału. Paweł w dwóch miejscach w Nowym Testamencie daje nam taką listę złych, zepsutych owoców. Ja przeczytam tylko jedną z nich, to jest z listu do Tymoteusza i tam domyślamy się, w środku pada rodzicom, co będzie? Kto wie? No dokładnie, bardzo dobrze. Ja sięgnę tylko do listu do Tymoteusza i przeczytam to w słowie życia. Ludzie staną się okropni. Kiedy staną się okropni? To mówi o dniach ostatecznych. To jest takie ciekawe, że my nawet w mówieniu mamy coś takiego, że oj, ola Boga, to koniec świata. Pani, to już sąsiadko, to koniec świata. Dlaczego koniec świata? No bo coś dzieje się złego, takiego naprawdę, listę rzeczy wymienia, takie naprawdę złe rzeczy, co się będzie działo z ludźmi, co będzie wskazywało, że rzeczywiście to już jest koniec. To już jest koniec. Aczkolwiek też tak wybiegając na to, co powiedział brat Szymon wcześniej o tym przebudzeniu, często jest tak, że najpierw jest właśnie dużo takiego zniszczenia, dużo takich destrukcji, takiej demoralizacji i wtedy następuje często też przebudzenie. Pan Bóg jeszcze daje jakieś przebudzenie. Oby tak było. Przecież o wielu ludzi się modlimy. Ale wygląda to tak. Ludzie staną się okropni. Będą kochać tylko siebie i swoje pieniądze. Tam mieliśmy u nas w naszym tłumaczeniu, będą chciwi. To jest to samo, tak? Będą kochać siebie i swoje pieniądze. Będą pyszałkowaci i zarozumiali, przeklinający Boga, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni,
nieczuli i nieustępliwi, kłamliwi, nieopanowani, wręcz dzicy i niechętni do czynienia dobra, pełni zdrady i porywczości, próżni, ceniący bardziej przyjemności niż Boga. Kiedy czytamy historię Kościoła, jest taka jedna ciekawa rzecz, to co się dzieje z ludźmi, kiedy następuje właśnie takie przebudzenie, to jedna z rzeczy, która się dzieje, to jest praktyczna pobożność. Praktyczna pobożność, czyli między innymi to, że ludzie naprawiają swoje życie, zaczynają żyć uczciwie. I jedną z takich rzeczy jest to, że właśnie dzieci stają się uległe swoim bogobojnym rodzicom. I w ogóle stają się uległe, nawet jeżeli rodzice nie są tacy wspaniali, cudowni, wymarzeni, idealni. Po prostu dzieci stają się posłuszne. I teraz pytanie jest, czy posłuszeństwo dzieci wobec rodziców, to co, o czym mówi Biblia, czy to jest jedynie taka sugestia? Dobrze by było. Jeżeli rodzice będą się spisywali, będą fajni, to wtedy bądź posłuszny rodzicom. Czy to jest sugestia w Biblii tylko? Nie, to jest oczywiście obowiązek. To jest obowiązek. I niezależnie od tego, ile masz lat, jeżeli masz rodziców, to jest twój obowiązek. Czci swojego ojca i swoją matkę. I Biblia uczy, że posłuszeństwo jest właściwe. Ze względu na co jest właściwe? Ze względu na Boży porządek. Tak to Bóg ustanowił od samego początku. Tak to powinno wyglądać. Jest rodzina, jest mąż i żona, tam jest wzajemny szacunek. Tak? Żona jest uległa mężowi, ale jest pomocą taką jedyną w swoim rodzaju, cudowną, doskonałą. Bez niej mężczyzna by sobie nie poradził. Tak? I też dzieci są w tym wszystkim. Jest ten porządek ustalony przed Bogiem. I to jest też właściwa odpowiedź na Ewangelię. Jeżeli Ewangelia mnie dotyka i modlimy się o przebudzenie, chcielibyśmy widzieć przebudzenie, to najpierw muszą stać się pewne rzeczy, o których dzisiaj też tutaj wspomnimy. Co rodzice powinni robić w takim razie, jeżeli chodzi o tą kwestię, która tu wymieniona jest w liście do Efezjan? No powinni i egzekwować, i pochwalać wszelkie posłuszeństwo. Posłuszeństwo, nagrodę i to jest właściwe w oczach Bożych. I wreszcie Paweł mówi, że to posłuszeństwo jest właściwe i jest też nagradzane, jest nagroda. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, jak jest powiedziane. Pierwsze, jeżeli zależy ci na takim życiu, jak to się mówi, dzisiaj to się mówi królowie życia. Królowie życia, one czy oni są królami życia. I to oczywiście telewizja czy media przedstawiają to w bardzo taki wykręcony sposób, bardzo wykręcony sposób. Ale tu, jeżeli Biblia mówi o tym, jak masz się stać królem życia, no to jest to, zobacz tutaj. Posłuszeństwo rodzicom, czci swoich rodziców, matkę i ojca, bo za to jest nagroda. Wtedy masz prawdziwe życie. Więc w Panu Jezusie Chrystusie, jeżeli w ogóle szukamy jakiegoś błogosławieństwa, albo inaczej mówiąc, szukamy szczęścia, w Panu Jezusie to jest. I kiedy czytamy o nawróceniu pierwszych chrześcijan, mówi, dla was są teraz obietnice. Kiedyś były tylko dla jednego narodu. Teraz dla was są te obietnice. Czym oni żyli? Nasza ziemia. Bóg jest królem. Jego prawo jest doskonałe. To wszystko będzie tak cudownie funkcjonowało. Więc te obietnice stają się dla nich, tak, ważne, stają się prawdziwe. I oczywiście tam też jest bardzo ważna kwestia ciągle w tych obietnicach, że ma przyjść ktoś, król, kapłan, ma przyjść Mesjasz, tak, ten pomazaniec. Dawid, jak mówi, skąd nadejdzie mi pomoc? No, pomoc nadejdzie mi z góry. Kiedy myśleli o ziemi, Dawid też mówi znowu, to jest mój dział. W Panu jest mój dział. W Panu jest mój dział. Ale to wszystko, jeżeli mówimy o błogosławieństwie w Chrystusie i spełnieniu się tych obietnic, to jest ściśle związane właśnie ze zwracaniem uwagi na okazywanie posłuszeństwa Bogu. I to dotyczy nas dorosłych i to dotyczy dzieci. To się zaczyna właściwie od dzieciństwa naszego czy naszych dzieci. Tak? I to ma przełożenie, bardzo wyraźne, mocne przełożenie na Ewangelię.
Jeżeli myślimy o takich relacjach, chcemy takiego błogosławieństwa w rodzinie, prawda? To jedna z rzeczy, za którymi najbardziej płaczemy, które są najtrudniejsze, ja to ciągle wracam do takiego swojego obrazu, przeżycia do swojej, kiedy byłem zakochany, byłem w pięknym miejscu. W pięknym miejscu byłem. Ale nie było ukochanej osoby obok mnie. I wszystko jakby, jak to się mówi, diabli wzięli. Wszystko w łeb poszło, tak? To nie miało znaczenia, że jestem prawie, że w raju, jest wszystko pięknie dookoła mnie, jak nie mam relacji, nie mam kogoś bliskiego koło siebie. Więc kiedy myślimy o tych kwestiach, czci ojca swego i matkę swoją, tak, to mówimy o relacji, nie mówimy tylko o reżimie jakimś tam, nie mówimy o tym, że ktoś jest w więzieniu swoich rodziców i niestety po prostu nie może, życia nie ma, tak? Bo rodzice mu każą albo zabraniają coś tam robić. Marzymy o relacjach, o zdrowych relacjach. Jeżeli te nasze relacje są naznaczone miłością, wzajemnym szacunkiem do rodziców i do dzieci. Dzieciom też należy się swoistego rodzaju szacunek. Posłuszeństwo oczywiście, o którym przez cały czas mówimy, to nie tylko tworzymy zdrowych ludzi w ogóle, tworzymy też zdrowe społeczeństwo, tak? Zdrową relację wokół nas. Oczywiście musimy zadać sobie pytanie, do czego sprowadza się miłość? No bo miłość nie polega na tym, że pozwalam dziecku na wszystko, na co ma ochotę. Ważne, prawda? Bardzo ważne zdanie. Miłość nie polega na tym, że pozwalam dziecku i daję mu wszystko to, na co ma ochotę. Szczególnie, jeżeli to będzie kwestia nadużyć, że ja niczego nie koryguję. Nie koryguję go słów, bezczelności nieraz. Mówiłem wam, nawet wnuki już się nauczyły gdzieś tam, jak coś mu nie pasuje, to mówi, nie lubię cię. Tak? Pamiętacie, mówiłem o tym niedawno. Okrucieństwo nieraz względem siebie nawzajem, czy jakiś nawet zwierzątek, musimy pilnować. Tak? Ali, delikatnie z tym kotkiem. No? Kotek, ale jeszcze względem siebie, względem rodzeństwa. Ileż to jest po prostu, gdyby nie było rodziców dookoła, to tak z tym mówi się o kotach, tak? Gdyby ten kotek był ciutkę większy, tak patrzy ci w te oczy, ale jakby był ciutkę większy, to by cię pożarł po prostu, nie? Tak samo z dziećmi czasami. Patrzysz te słodkie oczęta, a daj chwilę im robić to, co chcą i po prostu się pożrą nawzajem. Także to one aż takie słodkie nie są. Chamstwo, kłamstwo i tak dalej, ale szczególnie buta przed Bogiem. I tutaj musimy otworzyć jeden fragment. Pierwsza Księga Samuelowa, drugi rozdział, ale spójrzmy jeszcze od samego początku, jeżeli mamy przed sobą Biblię. Musimy przypomnieć sobie troszeczkę tę historię, bo chciałbym zrobić taki kontrast między Anną a Helim. Anna jest drugą żoną, jest wprawdzie bardziej kochana, ale jakby przez Boga zapomniana. Jakby, w tym sensie, że nie ma dziecka żadnego. I ta druga żona, która była pierwsza, która druga, nie Anna, ta druga, Peninna się nazywała, ona wyśmiewała się z Anny, dlatego że nie miała dziecka. Anna to przeżywała, płakała przed Bogiem, pamiętamy, Heli wręcz myślał, kiedy ona się tak modliła i tylko ustami poruszała, myślał, że ona jest pijana. Myślał, że ona jest pijana. Idź do domu, wytrzeźwij, mówi. To tam się działo w wierszu 14, 15. Ale później mówi, co ma na duszy, wyjawiła i to jest jedna dobra rzecz a propos Helego. Heli jej odpowiedział, idź w pokoju, Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. I ona rzeczywiście przyjmuje to od Boga, takie słowo i jest uspokojona. Idzie i już nie jest taka smutna. Tak? I rzeczywiście dzieje się tak, że przychodzi na świat Samuel. Przychodzi dziecko wyproszone u Boga. I ona postanawia rzecz niezwykłą, szokującą. 22 wiersz, kiedy było jeszcze malutkie takie, że powiedziała, tym razem nie pójdę do świątyni, bo oni szli do świątyni, żeby się modlić tam. Ona mówi, teraz nie pójdę. Mówi tak, gdy odstawię
chłopca, to jest pierwszy rozdział, 22 wiersz. Gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana i pozostanie tam na zawsze. Ja już też to mówiłem, ale to powtórzę, bo to jest bardzo ważne zdanie. Co ona musiała mówić Samuelowi? O czym musiała z nim rozmawiać? Albo mówiąc wprost, jakiego Boga Samuel musiał widzieć oczami matki? Ponieważ matka musiała mu opowiedzieć o Bogu w taki sposób, że to dziecko było, jakby można powiedzieć, ugruntowane, że to dziecko było przygotowane do tego, żeby mogła je oddać na służbę do tegoż właśnie Helego. No, jeszcze nie powiedziałem o nim. No właśnie. Później mamy, zaczyna się drugi rozdział i hymnem pięknym, wspaniałym. I kończy się hymn, 11 wiersz. Czytamy tak, Elkana wrócił do Ramy, do swojego domu, a chłopiec służył Panu przy kapłanie Helim. Drugi rozdział, 11 wiersz, tak? Widzimy to. Chłopiec służył Panu przy kapłanie Helim, ale, i taki kontrast tu jest, ale synowie Helego byli nikczemni. Niektóre tłumaczenia mówią, że byli synami Beliala. Stare tłumaczenie gdańskie mówi. Albo jak synowie Beliala. I nie znali Pana. Inaczej mówiąc, nie szanowali, nie zważali na Pana, nie zważali na Jego słowo, nie zważali na swoje powołanie, a byli synami kapłana. Mieli znać prawo, mieli być nauczycielami, mieli być wzorem, ale oni nie zważali na Pana. Nie obchodziło ich, co Bóg mówi, co Bóg chce. I jeżeli mówimy o przebudzeniu, ja ciągle do tego będę wracał, to zaczyna się od tego właśnie, że widzimy, jaki jest Bóg. I to jest przerażające. I to powinno być przerażające. Bo jeżeli nie ma bojaźni przed Bogiem w moich oczach, to tam taki dziadek tam jakoś tam będzie. Załatwimy sprawę kiedyś tam. Jakoś będzie. Nie. Tak nie będzie. Tak nie będzie. Więc to już jest ważne pytanie na sam początku dziś. Jaki jest mój stosunek do Pana, do Jego słowa, do tego, co On ode mnie chce. Później mamy opis tego, co oni robili, jak nikczemne było ich życie. I znowu 18 wiersz, takie, a Samuel, 18 wiersz, a Samuel służył przed Panem jako pachole ubrane w lniany efod. Jakby taka skromność, ale połączona z godnością. Skromność połączona z godnością tego, że on już jest przygotowywany do tego, od pacholęcia jest przygotowany do tego, żeby służyć Bogu. Służyć Bogu. Przechodzimy po drodze przez Helego. W 22 wierszu czytamy takie słowa. Gdy Heli się zestarzał bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich, czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę, jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim wstawi? To były mądre słowa Helego. Był mądry człowiek. I dobrze im powiedział. Ale czegoś mu brakowało. To nie było pełne. Za tym nie szła żadna dyscyplina. I czytamy o tym, ja celowo pominę tą końcówkę tego 25 wiersza. Znowu mamy później 26 wiersz. A pachole Samuel stale wzrastało i było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. Znowu mamy taki kontrast, tak? Co się dzieje z tym pacholęciem, czyli mały chłopiec. Miłe Panu, jak i ludziom.
I później od 27 wiersza mamy jakiś mąż, pewien mąż, który przepowiada Helemu, co się z nim stanie. I teraz w 29 wierszu mamy uzupełnienie tego obrazu, który zaczęliśmy czytać. 29 wiersz. Dlaczego wzgardziłeś moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? I uwaga, te słowa podkreślmy, jeżeli można. Ty cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu. Czynisz synów swoich bardziej wartościowych, cenniejszych niż ja sam, niż sam Bóg. Dlaczego? Bo on na tym korzystał. Mówi się często, że Heli nie karcił swoich synów. No, karcił, w tym sensie powiedział im, ale za tym nic nie szło dalej. Jemu było wygodnie tak, jak było. Nic z tym nie zrobił. Pismo Święte bardzo wyraźnie powie, później apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi, że my wychowujemy dzieci dla Pana, nie dla siebie. Więc to jest bardzo ważne. I oczywiście jest już ta kwestia, którą pominąłem i do niej wrócę, mogę ją przeczytać. Końcówka wiersza 25. Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. Nie usłuchali głosu ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. Czytamy wyraźnie. Prawda? Mocne słowa, z których można wyciągnąć wnioski, które mogą być nieprawdziwe. Typu, jeżeli Pan Bóg o wszystkim decyduje, to ja nie mam nic do powiedzenia. To albo będzie zbawiony, albo nie. Ja nic nie muszę robić. Nie mam żadnej odpowiedzialności. Skoro Pan Bóg postanowił, to co ja mam do tego, tak? Druga skrajność może być taka, że myślimy, że to wszystko jest od nas zależne. Ja muszę wszystko zrobić, ja sobie to ustawię, ja wiem, co moje dzieci potrzebują. Tu potrzebują jedzenia, tu potrzebują snu, tu potrzebują edukacji, tu potrzebują jeszcze czegoś tam. Będą szczęśliwe, będzie wszystko dobrze. Będę dumny ze swojego dziecka, bo osiągnęło mnóstwo i później zbierało na starość muszelki, wracając do historii, którą na początku słyszeliśmy. To byłoby nieporozumienie. Jeżeli chcemy doprowadzić nasze dzieci do posłuszeństwa, musimy jeszcze raz przypomnieć sobie te rzeczy, które tutaj były wcześniej wymieniane. Zapomniałem o przerzuceniu slajdów. To dobrze, to jest pierwsze. To jest pierwsze. Po pierwsze to, co czytaliśmy, że dzieci są darem od Pana. Biblia Gdańska użyła tam sformułowania, są dziedzictwem od Pana, ale zostańmy przy tym darze. Przy tym darze, na początku już w tytule ująłem tą kwestię, czy to jest darę, czy to jest dar od Boga, czy to jest czasami utrapienie, bo tak czasami niektórzy to postrzegają. Ale jeżeli są darem, to i są błogosławieństwem. To nie jest tylko inwestycja w starość, tak kiedyś było, dzieci to była taka emerytura, takie zabezpieczenie mojej starości. To jest coś więcej. One są darem, są błogosławieństwem i jeżeli w taki sposób myślę o dzieciach, to powinienem też mieć wdzięczność do dawcy. Kto mi je, jeżeli dar, to od kogo? Jeżeli dar, to kto mi je podarował? Dlatego dzieci czasami wypominały, tato, ty się wzbraniasz przed odpowiedzialnością. Kiedyś syn powiedział, bo ja mówiłem, że moje dzieci są bardziej twoje, Panie Boże, niż moje. I nawet moja żona jest bardziej twoja niż moja. I kiedykolwiek się modliłem w trudnych sytuacjach, kiedy były trudne sytuacje, to właśnie w takie słowa się modliłem bardzo często. Panie Boże, moje dzieci są bardziej Twoje niż moje. Ja nie potrafię nic więcej zrobić. Są darem od Pana, po pierwsze. Po drugie, nie jesteśmy właścicielami naszych dzieci. My nie jesteśmy ich właścicielami. One są, jak powiedzieliśmy, darem i one należą do Boga. One są nam powierzone na pewien czas. I to mamy specjalnie, chyba Pan Bóg, patrzcie, zwierzęta bardzo szybko się usamodzielniają. Ale człowiek potrzebuje mnóstwo czasu do tego, żeby dojrzeć. I to, do czego je przygotowujemy, to jest też taka ciekawa rzecz, zwróćmy uwagę na to, że przygotowujemy je do odpowiedzialności, do samodzielności. Ale broń Boże, żebyśmy je przygotowywali do
samowystarczalności. Tak, chwytamy różnicę? To jest normalne i dobre. Chcemy, żeby nasze dzieci były samodzielne. Już umie wiązać, już umie rozwiązać zadanie, już umie samo posmarować chleb i różne rzeczy potrafi samo zrobić. Brawo, brawo. Później już nie bijemy tego brawa, ale cieszymy się, kiedy coś potrafią zrobić same. Ale broń Boże, żebyśmy je przygotowywali do samowystarczalności. Że myśli, że od niego już wszystko zależy. Że teraz to on już sobie ze wszystkim sam poradzi. Że on już właściwie Pana Boga nie potrzebuje. Tak jak wspomniałem wam, tego geniusza z IQ 300 czy coś w tym rodzaju. Większe IQ niż sam Einstein. On nie potrzebuje Boga. On nie potrzebował Boga. On sobie to wyliczył, on był bardzo zdolny, bardzo mądry, bardzo inteligentny. On nie potrzebował Boga. Był samowystarczalny, ale jego droga była krótka i skończył tragicznie. Po trzecie, dzieci są, można powiedzieć, wadliwe. I to wadliwe od samego początku. W takim sensie, jak my wszyscy jesteśmy wadliwi. Jak to mówi nawet Dawid w grzechu, poczęła mnie matka moja. My wszyscy mamy uszkodzony kod genetyczny pod tym względem. Mamy skłonności do grzechu. To jest coś, co nas odróżnia diametralnie od Adama i Ewy, od pierwszego człowieka. Adam i Ewa nie mieli takich pokus jak my. A Adam i Ewa nam to sprzedali, można powiedzieć, że tak powiem, w takich genach. Tak? Jesteśmy już z urodzenia grzeszni i nie jest tak, że dziecko zasługuje na życie wieczne, bo jest ładne, bo jest takie słodkie, bo jest bardzo miłe, no to ono na pewno jest aniołkiem. Tak? No nie, oczywiście jest taki wiek, kiedy dziecko jest nieświadome, ale od samego początku, kiedy jeszcze nie jest w pełni świadome, my ciągle przygotowujemy nasze dzieci do tych Bożych prawd, Bożego życia. Po czwarte, ponieważ są grzeszne, czego potrzebują? Ponieważ są grzeszne, do czego potrzebują? Głaskania po głowie tylko i pozwalania, o którym mówiłem wcześniej? No nie, właśnie potrzebują Bożego przykazania. Potrzebują bardzo wyraźnie Bożego przykazania. To nie jest tylko moje, nasze rodzinne przykazanie, bo my tak uważamy, bo my tak chcemy, prawda? To jest diametralna różnica, kiedy mówię, Boże Słowo tak mówi. I ciągle też powtarzam dla równowagi. Nie łajamy, nie uczymy tylko religii, tak? Bo to jest coś, co bardzo często było w narodzie żydowskim, w jakiejkolwiek zresztą innej religii. Są wychowywani w pewnych jakichś tam prawach religijnych i oto mają wtłoczone do głowy, oni tym żyją i myślą, jak to Pan Jezus mówi, czytacie pisma, studiujecie je, zagłębiacie się, myślicie, że macie w nich życie wieczne. A one o czym mówią? One mówią o mnie. Więc nasze dzielenie się Słowem ma być takim dzieleniem się, jak byśmy się dzielili naszym Panem Jezusem Chrystusem. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Kim On dla mnie jest? Nie tylko sprzedaję regułki, ja dzielę się Słowem, dzieląc się moim Panem Jezusem Chrystusem. Więc jako dzieci potrzebujemy, dzieci nasze potrzebują i my jako dzieci potrzebujemy Bożych przykazań. I my jesteśmy odpowiedzialni, my rodzice mamy dlatego tak dużo czasu, żebyśmy zdążyli im to wpoić w każdym momencie. Czy wychodzą do szkoły, czy wracają ze szkoły, czy kładą się spać, czy wstają rano, czy idziemy na wakacje, czy pracujemy przy domu, cokolwiek robimy. Biblia mówi wpajaj. Przez cały czas mów o tym, co jest najważniejsze. Dlaczego też to przykazanie, powiedziałem o przykazaniu, a nie na przykład jak będziemy głaskać dzieci, będziemy ich takim mili, będziemy im nadskakiwali we wszystkim, to one będą bardzo miłe. To jest utopia, to jest, wiecie, że to nie działa. Ktokolwiek próbował tak z dziećmi robić, to się przekonał. Tak? Bądź dla nich miły, pozwalaj im na wszystko i zobaczysz, co z tego wyniknie. Diabeł wcielony, mówią wprost. Nie? Przepraszam, że tak użyłem taki wprost taki słów, ale tak się czasami tak się mówi. Dziecko, rodzice byli mili, pozwalali na wszystko, a później okazuje się, no diabeł wcielony. No. Tak zrobił takie różne rzeczy. Ale łaska nie dociera do człowieka, przebudzenie nie dochodzi do człowieka.
Dopóki nie zna sobie sprawy, jakie są Boże przekazania i jak jest Bóg, jaki jest Jego charakter. A Bóg mówi, ja się nie dam z siebie naśmiewać. Bóg mówi, ja jestem ogniem trawiącym. I myślisz, tak sobie po prostu przyjdziesz i co? Bo musiałem się zastanowić nad czymś, bo nie pasowało mi. My mamy być posłuszni. My dorośli i nasze dzieci mamy uczyć posłuszeństwa, uległości względem Bożego Słowa. Jeżeli będziesz znał Boże Słowo, przyjdzie bojaźń Pańska i wtedy będzie się działy w twoim życiu te rzeczy, które, o których marzysz. I wreszcie ostatnia, piąta rzecz. No właśnie, dzieci, jeżeli mogą być zbawione, to tylko przez łaskę, tak samo jak i my. Nie przez zakon, ale przez łaskę. Zakon jest potrzebny, zakon prowadzi, zakon uświadamia nam, ale pokazuje nam naszą bezsilność. I przychodzi wreszcie taki moment, prędzej czy później, oby jak najszybciej, o to się modlimy, żeby dziecko nie dam rady. To jest tak jak z tym małym dzieckiem, które próbuje samo zasznurować buciki, chcesz mu pomóc. Nie, nie, ja samo. Idziesz na bok, czekasz chwilę. Nie dam rady, tato. Tak? Pomóż. I tak musi się stać. Oby to się stało jak najszybciej. Obyśmy się jak najszybciej uczyli i nasze dzieci, i my. Przychodzić do Boga. Masz problem? Przychodź do Boga. Musisz nauczyć się, że On jest tym, który jest pomocą naszą, najpewniejszą. No właśnie. I tu jeszcze raz, ja sobie tu dopiero zapisałem tą kwestię związaną z tym, że Pan Bóg postanowił ich zgubić. Ale pamiętajmy o tym. Tak jakby w dwie strony to pociągnąć. Jeżeli uważam, że Pan Bóg postanowił i nic, to znaczy ja nic nie mam do zrobienia, jest zła koncepcja. I tak samo w drugą stronę, jeżeli uważam, że ja wszystko załatwię i sobie poradzę, jestem bardzo mądry, rozsądny, wykształcony i cokolwiek tam jeszcze, ja przekażę tą mądrość dzieciom i one sobie poradzą, też źle. One potrzebują Bożego Słowa, Bożego Prawa i potrzebują łaski. I tego uczyć nieustannie, jakby naprzemiennie, no to jest wielka sztuka. Chyba wszystko to już powiedziałem, zapisałem sobie tutaj, ale myślę, że to takie ważne jest, żeby to było też jedną z rzeczy, którą tu jeszcze zapisałem, to, że dzieci oprócz tego czasami patrzymy na nie, że są takie cudowne, wspaniałe, nic nie potrzebują, ale z drugiej strony często dzieci są jakby ofiarami. Bardzo często dzieci są ofiarami, dlatego że są słabe, padają ofiarami napaści, porwań, gwałtów i to jest po prostu potworne diabelstwo. Potworne diabelstwo. Na całym świecie to jest wielka walka. To świetnie jest zobrazowane i to się naprawdę działo. Przecież wtedy, kiedy Herod kazał wytępić, zabić te dzieci do drugiego roku życia w Betlejem. Pamiętamy to? To jakby nieustannie ma miejsce na tej ziemi. To nieustannie ma miejsce na tej ziemi. Więc czy zależy mi na następnym pokoleniu, czy zależy nam na następnym pokoleniu? Powiedziałem, że widzę tablicę, ale nie do końca widzę. Nie pamiętam, co tam było napisane. A, tu są te dwie rzeczy zrobione. Więc tak, to jest podsumowanie. My, dzieci mają obowiązek posłuszeństwa, rodzice mają obowiązek nauczania. Idźmy dalej, żeby tego nie przedłużać. Ale jeżeli mówimy o dzieciach, ktoś może powiedzieć, a ja nie mam dzieci, ja się nie nadaję do dzieci, ja nie umiem z dziećmi i tak dalej. Można różne rzeczy sobie wmawiać i wymyślać, ale zawsze gdzieś tam one, tak brzydko mówimy czasami kolokwialnie, że się pałętają koło nas. Czy po prostu się kręcą, tak? I czy jesteśmy dziadkami, czy jesteśmy wujkami, ciociami i tak dalej, zawsze gdzieś tam dookoła nas w zborze są dzieci. To są nasze dzieci. To są nasze dzieci. Oczywiście odpowiedzialność dzieci przede wszystkim względem ich rodziców. Tak samo jak mówimy o tym, że no, żona ma być uległa mężowi, ale nie wszystkim mężom, swojemu mężowi. Prawda? Dzieci mają swoich rodziców. Nawet jeżeli ja mam wnuki, to ja respektuję prawa ich rodziców. Ja do wszystkiego się nie wtrącam. Tak? To są dzieci moich dzieci, więc ja pozwalam im robić to, co oni uważają, tak, i słucham. Jeżeli dzieci mówią, jak ich karmić, jak rozmawiać, jak je traktować, to ja słucham, jak ja mam postępować względem wnuków. To są ich dzieci, więc szanujmy się. Ale generalnie to są nasze dzieci. To są nasze dzieci.
Jedyne zdjęcie, jakie znalazłem na waszej stronie. Jak to? Tam nie ma, co tam się więcej nie dzieje? W kościele w Kętrzynie? Jedyne zdjęcie, jakie znalazłem, stare już, prawda? To chyba Kętrzyn, poznają niektórzy, co? Ale jeszcze jedno takie stare zdjęcie jest. Czy ktoś kojarzy, gdzie to jest? Kogoś rozpoznaje? Kogoś rozpoznajecie? No, jeden wasz tutaj, Włodek Tasak tam jest, oczywiście stąd przecież pochodził, a to jest przy starej kaplicy, tam na dole, przy starej kaplicy. Chodziło mi tylko zobrazowanie tego, że to już no, mijają, ja sam byłem nastolatkiem, wychowywałem się w kościele, już teraz mam 60 i te pokolenia szły, przechodziliśmy przez to wszystko. Włodek Tasak teraz jest rektorem seminarium baptystycznego naszej teologicznej szkoły, ale no wiecie, jak to jest, to nie wszystkim tak się to udało, tak się to powiodło, że tak można powiedzieć. Niemniej jednak to jest nasza wspólna, codzienna odpowiedzialność, modlitwa, walka. Jeżeli możesz coś zmienić w swoim życiu, to powinno być twoim największym, pierwszym staraniem, modlitwą. Panie, chcę Ciebie reprezentować. I to sam chcę uczyć się posłuszeństwa i sam chcę go nauczać też dzieci, które są dookoła mnie. Nie patrzę, że to jest obojętne, że to nie zależy mi. Ważne pytanie. Czy rodzic musi zasłużyć sobie na poważanie? Czy rodzic musi zasłużyć sobie na to, żeby go szanować? A moi rodzice to są tacy byle jacy, już nie będę wchodził w jakieś szczegóły tam. Nie mogę, nie potrafię ich szanować. Ile razy słyszę takie zdanie? Moich rodziców się nie da szanować. Oni są beznadziejni. Tak? Nie chcą mi dać tego, co potrzebuję, to co zasługuję wręcz. Zapytam w taki sposób. Tu mam takie pytanie, a teraz mam do tego taki obrazek. Specjalnie bez twarzy. Jak myślicie, co to sugeruje ten obrazek? Kogo sugeruje? No to jest mundur oficera. Co to sugeruje? Nieważne, jaka twarz by tam się kryła za tym mundurem, jakie ciało by tam w to weszło, jeżeli ktoś ma ubrany taki mundur, musisz go słuchać. Musisz go słuchać, prawda? Czy to będzie strażak, czy to będzie policjant, jakiś oficer, prawda? Może ci się on nie podobać, możesz nie mieć do niego zaufania, ale jeżeli on mówi, proszę nie robić tego, proszę tu zjechać na krawężnik, proszę coś tam, tak? To on ma do tego prawo. On ma autorytet nadany z góry. Oczywiście to jest bardzo dobre, piękne, wspaniałe, kiedy, że tak powiem w cudzysłowie teraz, zasłużyliśmy sobie, bo rzeczywiście jesteśmy super bohaterami. Ale nie jesteś, ja nie jestem, ja się nie czuję super bohaterem. Nigdy się nie czułem super bohaterem dla swoich dzieci. Chociaż chciałbym bardzo, może dla wnuków uda mi się jest też zdążyć. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie jestem super bohaterem. Niemniej jednak Bóg daje nam, każdemu z nas, odpowiedzialność. Bóg daje nam, każdemu z nas odpowiedzialność. My mamy egzekwować tą odpowiedzialność przed tymi, którzy są jakby, no, brzydko mówiąc tak, niżej, tak? Ci, którzy są nam w jakiś sposób poddani. Już nie mówię, o nauczycieli nie wspominam, bo to się zupełnie zatraciło. Dzisiaj zwykła prośba, proszę ucznia, wiesz co, prosiłbym cię, żebyś się przesiadł na tamto miejsce. Nie przesiądę się. Co pan? Nie przesiądę się. Muszę wzywać dyrektora na pomoc, żeby dziecko się chciało przesiąść z jednego miejsca na drugie, bo ja tak uważam. Ja muszę to uzasadniać, muszę tam petycję prosić i tak dalej. No, ja proszę go, żeby się przesiadło. Nie przesiądę się. Zostawmy to. Zostawmy to. Piotr pisze w taki sposób, 1 Piotra 2,18, gdyby ktoś chciał zobaczyć, 1 Piotra 2,18 pisze takie bardzo niepokojące słowa. Mówi do niewolników, mówi tak, bądźcie ulegli panom swoim, nawet jeżeli nie są mili, nawet jeżeli są przykrzy. Bądźcie ulegli im. Oczywiście to nie oznacza bezkrytyczne posłuszeństwo, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o kwestie jakieś etyczne czy wyznawania wiary, że ktoś mnie namawia do czegoś złego, do niemoralności, do kłamstwa, nieuczciwości albo wręcz jakiejś bezbożności, to nie tylko mogę, mam obowiązek się sprzeciwić.
Prawda? Ale generalnie mówimy o takim zwyczajnym posłuszeństwie, no to to jest Boża droga. To jest Boża droga dla nas i dla naszych dzieci. Jeżeli myślimy, marzymy o przebudzeniu, mówiłem to niedawno i jeszcze raz to powtórzę, chyba radziłem bliskiej osobie w rodzinie, która ma męża, żona ma męża niewierzącego, mówię, weź zrób tak. Ja wiem, że ty czytasz Biblię, ale to jest, niestety jest taki brzydki dzisiejszy nawyk, że wszyscy niby czytają Biblię na komórce. Chociaż niedawno widziałem, ktoś tam, ja mówiłem kazanie w innym miejscu i on przez cały czas tę komórkę tam trzymał przed sobą. Podszedłem po kazaniu, mówię do niego, bracie, a jaką tam wersję Biblii czytałeś, masz w tej komórce? Strasznie się zawstydził. Domyślacie się dlaczego. Komórka jest za dużą pokusą. Biblia. Na stole. Mówię, połóż na stole, tam w kuchni, w jadalni, połóż Biblię, otwórz ją. Nawet jeżeli on to odsunie, nawet jeżeli zamknie, nawet jeżeli wyśmieje się z ciebie, zostaw Biblię. Od tego się zaczyna. Wymyśl jakiś sposób, żeby czytać ze swoimi dziećmi coś. No nie wiem, kartki z kalendarza były naprawdę niezłe, ten codzienny zasiew, tak? Nie pamiętam, że jak się nazywało. My czytamy Nasz codzienny chleb. Nasz codzienny chleb. Historyjka, proste rozważanie jakiegoś wersetu, jakiejś prawdy biblijnej. Ciągle karmimy się nawzajem i nasze dzieci karmimy po prostu Bożym Słowem. Gdzie się da i jak się da. I nie ma kwestii, nie ma sprawy w życiu, której nie moglibyśmy, nie chcielibyśmy, nie musielibyśmy się odnosić do Bożego Słowa, do tego, jaki jest Bóg. Więc co Bóg robi w twoim życiu i co ty o tym myślisz? To jest najważniejsze pytanie, jakie możesz sobie rzeczywiście zadać. Pilnuj Bożego Słowa, pilnuj Jego prawdy. I na koniec, takie szybko podsumowanie z przypowieści Salomona. Ja przeczytam, ja nie wiem, z którą wersję tu wrzuciłem. Okej. To jest, dobrze, to jest ta z Brytyjki, to jest ta wersja z Brytyjki, więc to przeczytam. Chociaż ja lubię parafrazy, to co robię, później sięgam do innego tłumaczenia, jeszcze innego tłumaczenia. Przepisuję fragmenty. To co mówiłem nieraz młodzieży, a weź to nagraj sobie na komórkę. Jeżeli masz coś wieczorem, jak chcesz zasnąć, włącz siebie samego. Nagraj sobie najpierw drugi rozdział, na przykład właśnie przypowieści Salomona. Przed pójściem spać włącz sobie, odsłuchasz sobie i zaśniesz. Będziesz myślał o Bożym Słowie. Czasami ktoś mówi mi, przepraszam, odbiegam troszeczkę jeszcze, że nie umiem spać. Jedną z moich rzeczy, którą robię, nie umiem spać, to zaczynam przypominać sobie wersety, które znam. Przypominam sobie wersety, które znam na pamięć. Jeszcze raz je cytuję, jeszcze raz je przypominam sobie Galacjan 2,20, modlitwa Ojcze Nasz, Jana 15 rozdział. Ciągle to robię. Więc warto, żeby nasycić swoje życie słowem. Tak? Jeżeli ktoś nie umie spać, to jeszcze tak, to pół żartem, pół serio. Marcin Biernacki czyta Biblię, to się da ustawić, żeby to się wyłączyło po jakimś tam czasie, ale idealnie się zasypia przy czytaniu Biblii. Przepraszam, że tak mówię, zasypiać przy czytaniu Biblii? Jak to nie wypada? Jak to nie wypada? A przy czym mam zasypiać? No, lepiej tak, niż jakieś głupoty, żeby w głowie się roiły. Więc tak, posłuchajmy tego przypowieści Salomona, drugi rozdział. Jeżeli możemy, to otwórzmy. Ja muszę wtedy, kiedy czytam Biblię, sobie zaznaczam, tu też zaznaczam tak, jak potrafię. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość i z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych. Jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych.
Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec. Zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi, którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności, których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce. Ustrzeże cię od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami, która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem. Bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej droga do krainy cieni. Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga ścieżek życia. Przeto będziesz chodził drogą dobrych i będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi. Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej. Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni. Amen.